Nie, nie byłem żonaty, ale żyłem z dziewczyną. Kawał czasu ja ją poznałem, jak miałem 15 lat. Mhm. Jak szłem do szkoły zawodowej i byliśmy ze sobą 10 lat. Była ze mną w Hiszpanii, ale przyjechała na wakacje. No i taki niefortunny wypadek. Jechała samochodem i auto ciężarowe uderzyło w nią i zginęła. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Michał Marcin Kmiecik, 40 lat. Jesteś w tej chwili osobą bezdomną? Tak. Od jak dawna? Od 3 miesięcy. Mhm. A co jest powodem właśnie tego, że jesteś w takim kryzysie? Proszę pana, powiem szczerze. Mów mi Maciej, dobrze? Nie mów do mnie pan. Mariusz. Maciek. Maciek. Mhm. Miałem pracę, ale z własnego głupiego błędu straciłem ją przez to, że wypiłem. Jesteś uzależniony, tak? Tak. A byłeś na terapiach? Byłem na jednej, ale mi nie pomogła i boję się iść na następną, bo wiem, że może być to samo, że wrócę z terapii i wrócę do tego samego. No dobrze, powiedziałeś, że straciłeś pracę w wyniku właśnie tego, że byłeś wypity. Wyciągnąłeś z tego wnioski. Pytam, czy podjąłeś pracę kolejną i czy się udało? Tak, teraz tak. Mhm. Szukam pracy i... A, czyli jesteś na etapie szukania pracy? Tak. Jaki masz zawód? Murarz. I pracujesz jako murarz, tak? Tak. W budowlance łatwo o alkohol, prawda? Tam... No właśnie, no, takie jest zawsze powiedzenie, budowlaniec zawsze pije, no to no, znasz to od lat. Tak, bo mieszkam w bloku, który był budowany w PRL-u i tam prosta ściana to jest abstrakcja. No tam proste ściany to nie ma. Nie ma, dokładnie. No. Ostatnio miałem też tak, że wyburzyłem kawałek ściany pomiędzy dwoma pokojami i się okazuje, że nawet poziom podłóg był inny niż... To standardowo. Tak. Ja to znam. Ale tak wracając do ciebie, jak sobie radzisz w takim razie? 3 miesiące na ulicy to nie jest długo. Gdzie śpisz? Obecnie na ławce, gdzie mi się uda. Nie boisz się agresji? No boję się, to jest takie spanie i niespanie, no bo trzeba być cały czas na czuwaniu. No to... Czujnym, tak. A masz tak, że masz jakiegoś kolegę, z którym trzymacie się razem i jakby jeden czuwa, a drugi śpi? Czy nie? Powiem tak. W takich sytuacjach znaleźć kolegę jakiegoś dobrego, to jest ciężko. Lepiej być sobie samemu. Nie ma się problemu z policją ani nic. Jeżeli siedzę sobie sam na ławce, piwo, bo nie ukrywam, bo lubię wypić, mhm, schowam se, albo przeleję do butelki plastikowej, nikt tego nie widzi. A kolega siedzi i przy nim piwo stoi, no to już podjeżdżają i tyle. I ja też mam mandat brać za niego, no to tacy koledzy mi są niepotrzebni. Niepotrzebni, tak. Jak sobie dalej wyobrażasz, bo ulica wciąga, zdajesz sobie z tego sprawę, że z każdym dniem bezdomności będzie coraz trudniej z niej wyjść? Tak, tylko że ja chcę przetrzymać do poniedziałku i iść tu na nowy kleparz albo pod galerię, tam gdzie mi mówili, że tam ludzie przyjeżdżają i biorą do roboty. A w ten sposób, rozumiem.
bo teraz są czereśnie, jest malina, jest truskawka, gdziekolwiek, aby się złapać. Też rozmawiałem tutaj z osobą bezdomną, która mówiła, że można również sprzedawać obwarzanki. Miałeś taką możliwość, czy nie? Nie. Bo to prawdą jest, o ile się nie mylę, że większość tych osób, które stoją przy tych straganach, to są osoby bezdomne, czy nie? Nie wiem, tego... Nie przyglądałeś się? Nigdy nie słyszałem. Mhm. Bardzo mnie ciekawi taki temat pomocy społecznej, ale zanim do tego przejdziemy, no bo tak, trafiłeś na ulicę, to jednak zawiązałeś jakieś znajomości wśród osób bezdomnych i dowiedziałeś się, że można przyjść na Smoleńsk 4, żeby zjeść, prawda, że i tak dalej. Jak działa taka poczta pantoflowa? Proszę pana, znaczy... Maciej. Mhm. Maciej. Ciężko było, bo zanim trafiłem tutaj na nowy chlepasz od Borka Fałęckiego, to ludzie prowadzili mnie albo tu, albo tu, albo tu, bo nie wiem, czy oni nie wiedzieli, gdzie jest nowy chlepasz, albo cokolwiek, a wystarczyło tylko powiedzieć, żeby jechać tramwajem 18. I się dojedzie. Z Borka Fałęckiego. Mhm. No to nie, prowadzili to tu i wyszłem tam na Zielono Świątków, tego, tamtego. Ale jakoś powoli udało mi się. Dotarłem. Rozmawialiśmy przed nagraniem, że nie masz dzieci. Nie. Ale byłeś żonaty? Nie, nie byłem żonaty, ale żyłem z dziewczyną. Kawał czasu ja ją poznałem, jak miałem 15 lat. Mhm. Jak szłem do szkoły zawodowej i byliśmy ze sobą 10 lat. Była ze mną w Hiszpanii, ale przyjechała na wakacje. No i taki niefortunny wypadek. Jechała samochodem i auto ciężarowe uderzyło w nią i zginęła. Zginęła w Hiszpanii, tak? Nie, tu, w Polsce. Tutaj? I od tamtej pory powiem tak, że miałem inne kobiety, ale tu już nie było to. Bardzo ci współczuję, jak się dowiedziałeś o tym, że ona nie żyje? Jej rodzice zadzwonili do mnie. Do ciebie, tak? To jest bardzo przykre, co mówisz. I cały czas ją mam w sercu i wspominam. Marta to była jedna, jedyna. I nie wiem, może będę miał jaką inną kobietę, ale to już nie to. Każdy z nas w młodości się zakochuje. Ta miłość pierwsza jest najważniejsza. Najważniejsza, tak, szczera. Nie wiem, co mam powiedzieć, zaskoczyłeś mnie tym. No, ja mówię szczerze od serca, także... Mhm. Dobrze, a wracając jeszcze do tego spania tutaj na ławkach. No. Też wiele osób mówi, że Straż Miejska jest brutalna wobec... oczywiście nie wszyscy funkcjonariusze, ale jest tak zwany arbus, który potrafi bić po nogach pałką. Słyszałeś o takich przypadkach? Słyszałem, ale... Mi się nigdy to nie trafiło. Nie trafiło. Mhm. Tylko powiem panu tak. Jeżeli oni podejdą, jeżeli ktoś z nimi normalnie rozmawia, to oni nie są agresywni. A jeżeli ktoś do nich stanie z agresją, no to oni też muszą odpowiedzieć na to. Oni nie mogą sobie pozwolić, żeby ktoś był wyżej od nich. Ja rozumiem tą zależność, tylko chodzi mi o to, że właśnie nikt nigdy złego słowa nie powiedział o krakowskiej policji. Wręcz przeciwnie, a właśnie na temat Straży Miejskiej panuje taka opinia. Powiem panu tak... Maciej, mów do mnie, Maciej, nie mów do mnie pan, dobrze? Maciej, no zapominam się, no jeju. Jasne. Maciej, powiem ci tak, z policją
100 razy lepiej się dogadasz niż ze strażą. Ze strażą miejską. Bo straż podjedzie, zobaczy z tyłu za tobą butelkę i oni myślą, że to jest twoja. I od razu mandat. A policja podjedzie z nimi, porozmawiasz, każą ci tą butelkę wziąć, wyrzucić do kosza i żadnego mandatu. A straż miejska, to oni bazują tylko na tym, aby mieć w zeszycie zapisane, że była interwencja, mandat i tak dalej. To, że tutaj przy ławkach są różne rzeczy, to się przekonałem sam, bo jest bardzo wielu turystów, jedni zapominają, inni celowo zostawiają, bo już nie mogą dalej. Maciej, tej nocy widziałem, idzie 3 turystów, stoi butelka przy ławce, on butelkę wziął, rzucił na chodnik i mówi do następnego, miałeś łapać. Jak miał łapać? No to jest świństwo takie. No. Jestem rowerzystą i akurat wczoraj przybiłem oponę właśnie na takich no bo to jest urłankach. Właśnie Maciej, przez głupotę takich gości. I gdzie jest ta straż miejska? Oni powinni być tu na każdym kroku. Nie to, że my jesteśmy bezdomni i nam mandaty dają, że my pójdziemy się pod drzewo odsikać. Tak, bo nie ma gdzie. No, nie wiem. I już mandat. A to, że oni chodzą, butelki rozbijają kosze i to wszystko, bo to są Anglicy. No tak, właśnie gościom z Albionu można bardzo wiele, prawda? Też słyszałem taką opinię. I im wolno wszystko, a nam nie. No to Maciej, mi się wydaje, że to nie jest normalne. Jesteś świadomym człowiekiem. Jak odbierasz to, że jesteś właśnie na ulicy? Maciej, ja ci powiem tylko tak. Z Warszawy przyszłem w ciągu tygodnia. To jest 300 km. Chcę tylko ten weekend odpocząć i od poniedziałku szukam roboty. Czyli nie poddajesz się? Nie. Kolega jest tutaj świadkiem. Widział, jaki przyszłem. Powiedziałem, że w ten i w ten dzień załatwię, żeby się wykąpać i ciuchy załatwić. Udało mi się. Przeszedłeś trasę z Warszawy do Krakowa, tak? Tak. Kiedyś szedłem z Kędzierzyna do Wisły. Wiem, że to bolą bardzo nogi. Nie miałeś odparzeń, stóp? Nie miałeś problemów? Mam do tej pory. Mhm. U lewej nogi już mi paznokć schodzi. Zszedł, tak. No, coś o tym wiem. To jest, powiem ci, ogromna determinacja z twojej strony, jeżeli szukałeś właśnie wyjścia w ten sposób, z tej swojej sytuacji. Ale Maciej, mnie interesowało to, bo jak szłem od tamtej strony, to szłem przez Grójec, Warkę, bo tam są te sady z jabłkami i te inne. Tak. No, ale jabłek nie ma. Dopiero będą za kawałek czasu. Także... Znaczy mówi się, że po tym gradzie, który spadł i po... Ojej, nawet mi nie mów o tym gradzie. No właśnie. Że może być ogromny problem z owocami na jesień. I to będzie bardzo duży problem. Bo ten grad, ja go widziałem, taki leciał. Mhm. Jak kamienie, tak. Jak 50 groszówka. Tak na zakończenie tej rozmowy. Co byś powiedział ludziom, którzy nagle znaleźli się w takiej sytuacji jak twoja? Jedyne, co mogę powiedzieć. Ludzie, nie poddawajcie się. To, że życie jest, jakie jest, ale walczcie o to, żeby iść do przodu. Nie poddawajcie się. Warto walczyć, prawda? Warto walczyć. Uprzejmie ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.